Ostatni nasz punkt to czytanie poezji sonetów Jana Drexlera. Pozwolą Państwo, że przedstawię wspaniałą dwunastkę. No, brakuje nam jednej osoby, ale to artystyczna dusza, więc może być tak, że ona nagle wpadnie w międzyczasie, na co życzę. Zatem, Szanowni Państwo, przedstawię skład tej wspaniałej dwunastki. Do tego grona wspaniałych czytających dzisiaj należą burmistrz miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech, którego serdecznie witamy. Dzięki bardzo. Olek Chylik. Dzięki bardzo. Magdalena Latacz. Krystian Krzemiński. Brakuje nam Ani Osadnik, czyli Osy. Nie ma. Ksiądz Sebastian Mędrok. Adam Szeliga. Doktor Łukasz Zimnoch. Ale zamkniemy właśnie wierszem, który przeczyta pan burmistrz. Szanowni Państwo, w lutym otrzymałam SMS-a, czy na Messengera wiadomość. Jan Drexler przysłał mi sonet. Z właściwie z zapytaniem, co ja na to. No, przyznam się Państwu, przeczytałam, oczy mi się roziskrzyły. Oczywiście od razu odpisałam i napisałam: Jasiu, czy mogę ten sonet wykorzystać, czy możemy na naszym Facebooku muzealnym go umieścić? Na co Jasiu odpisał: ja za chwilę będę u ciebie. No i pojawił się za chwilę, jeszcze błyskawica. I wtedy mówię: wiesz co, Jasiu, ten wiersz jest tak cudowny, a może tak 12 sonetów. Proszę Państwa, Jan Drexler cyzeluje swoje słowa w poezji. Ale w kontaktach z bardzo bliskimi znajomymi, myślę, że jestem takim bliskim znajomym, już nie ma takiego cyzelowania. I powiedział mi, uwaga, cytat, i teraz nie wiem, dwie wersje, bo weryfikowaliśmy to z Jasiem. Albo upadłam na głowę, albo że mi się coś w głowie pomieszało. Przyjęłam to z pokorą. Nieważne, czy upadłam, czy pomieszało mi się. Jasiu, 12, tyle ile filiżanek. Robimy finisaż. Jak będzie 12, to słuchaj, to naprawdę coś z tego zrobimy. Powiedział mi tylko, będzie 6. Ale jak już powiedział, że 6, to co tam, od 6 kolejne 6, to jest pod beretem. Szanowni Państwo, jest 12. Państwo trzymają w ręku, chyba tutaj Pani chyba tylko nie otrzymała, ale mamy dla wszystkich, którzy dzisiaj przybyli, jest 12 sonetów, które zostały przygotowane właśnie na dzisiejsze finisaż. Ta wystawa była takim pretekstem, właśnie ta wystawa porcelany serwisu Karnala prowokowała nas do różnych takich dziwnych działań, bo była i choinka karnalowa, i była herbata karnalowa, no i właśnie też powstały sonety karnalowe i jeszcze coś powstało, to o tym powiem jeszcze w międzyczasie. Szanowni Państwo, zatem ta prowokacja, żeby jednak właśnie ten serwis zadziałał na nasze emocje. I ja już dzisiaj mówiłam podczas oprowadzania, kiedy spotkałam się z grupą Kancona, z którą zeszliśmy, bo rzeczywiście trzeba pokonać zejść trzy stopnie na ekspozycję. Kiedy mówiłam, że często jest tak w muzeum, o czym pisała Wisława Szymborska w wierszu Muzeum, że właśnie nie ma w muzeach emocji. Są talerze, ale nie ma apetytu. Są obrączki, ale nie ma wzajemności. Ale ten artefakt pokazał nam,
że mogą być emocje, że może być to ach i och i wow, że mogą być sonety, że można naprawdę się wzruszyć, kiedy się ten artefakt ogląda. Zatem, jakże tutaj nie poczuć łez w oczach, kiedy myślimy, że jutro tego serwisu już, może jeszcze jutro będzie, bo jutro będziemy go pakować, ale że pojutrze już tego serwisu nie będzie w Tarnowskich Górach. Jak ciężko nam go jest oddawać. Proszę Państwa, ja tu wiele wystaw robiłam w tym muzeum, przygotowywałam, ale przyznam się, że to rozstanie z serwisem jest najtrudniejsze. Ale dobrze, Szanowni Państwo, ja Jana Drexlera jeszcze raz pokażę, przedstawmy. Dziękuję Ci bardzo za to, co spłodziłeś. I to takie krótkie dziękuję jest naprawdę rekompensatą za to wszystko, co mi czarownico zrobiłaś. I to jest, i tutaj jeszcze okłamałaś tutaj tych wszystkich miłych zebranych, bo najpierw miało być 6, a potem nie, to drum 12 i ten 12, drum 12 i potem ten 12 i tak potem to pisałem, nie? Nic, pisze się bardzo fajnie, tylko te sonety pisane w takich, powiedzmy, gdzieś mniej więcej przez miesiąc, mogą powodować to, że człowiek się zaczyna powtarzać. I faktycznie, czasami było tak, że pewne takie myśli były tam gdzieś, no i przeplatane. Starałem się zrobić tak, żeby jednak po 2 tygodniach przemyśleć, przeredagować. Nie wiem, co mi z tego wyszło. To, proszę Państwa, idea tej całej dzisiejszej imprezy jest taka, żeby pożegnać serwis karnalowy. Jan Drexler idzie gdzieś tam z boku, będzie sobie siedzieć i wydaje mi się, że to jest najbardziej stosowne, bo najważniejszy jest karnal i to, że gdzieś tam Bochum jest są nasze Tarnowskie Góry. A tak jeszcze notabene chciałem powiedzieć, że dzisiaj jak byłem w kościele, to miałem 14 w głowie, ale go nie zapisałem. Mówimy o pewnym fenomenie w Tarnowskich Górach, że my Tarnogórzanie się jednoczymy, jesteśmy razem. I to jest fajne, fantastyczne, że dzisiaj w ciągu dzisiejszego dnia tak wiele osób nas odwiedziło, że integrowaliśmy się, że dzisiaj Państwo są razem z nami i że nie jest pusto. Przepraszam, jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo tutaj powiedziałem czarownica. Faktycznie Beata jest czarownica, bo w ubiegłym roku wpuściła mnie w jakieś tam w Szyprów i też w przeciągu kilku tygodni napisałem poemat, który nie wiem, bo tam jest błędami, bo jest błędami, ale naprawdę czasami jest tak, że to się po prostu nie da. Takie utwory muszą odleżeć, trzeba je po prostu przetrawić i wtedy są fajne. Trafił się nie wtrąca. Przyjęłam czarownica pod renesansowym stropem, nie ma sprawy, ale jeżeli efektem moich czarów są takie rzeczy, to jak najbardziej będę czarować. Szanowni Państwo, ale już przechodzimy do sonetów, bo przecież chcemy posłuchać, jakie to te sonety powstały. I poproszę pierwszą osobę, która odczyta sonet, to będzie sonet karnalowy. Proszę nie patrzeć teraz do naszej kolejności, bo nie jest to pierwszy sonet. I pierwszy ten sonet zostanie odczytany przez poetę, tarnogórskiego poetę z wielkim dorobkiem, z wieloma nagrodami. I jest to ogromny zaszczyt, że osoba, która tu z naszym muzeum jest również bardzo związana, że tę osobę mogę poprosić. Jest to Krystian Krzemiński. I panie Krystianie, pan prowadził tutaj od 1991 roku wieczory pod renesansowym stropem. Jest pan osobą bardzo zaangażowaną również w tą naszą działalność muzealną. Jest mi naprawdę wielka przyjemność, że dzisiaj jest pan razem z nami. Dzisiaj poeta czyta sonet innego poety. Ale to tylko w Tarnowskich Górach, Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani. Oczami pieszcze karnalowy serwis. Miasto zaklęte w porcelany cacko. Myślami biegnę tam, gdzie gwarków bractwo do tarnogórskiej historii energii. Co tu się działo? Pióro nie opowie, jak zobrazuje dzieło z porcelany. Miasta krajobraz w naczynia wpisany,
lecz dawny spektakl i uczucia powiew. Z tej chwili żalek herbaty nie łyknę, wystarczyć muszą dziś fajanse zwykłe. Przymrużę oczy, popijając napar. A z wolnej mgiełki, jak z fantazji nikłej, będą wspomnienia mego miasta łapać kruche, lecz piękne, bo w miłości w szatach. Bardzo dziękujemy. Doszła do nas Ania Osadnik-Osa. Bardzo prosimy, tym bardziej, że kolejny karnalowy sonet właśnie będzie przez Anię odczytany. Właściwie bardziej wszyscy ją znamy jako Osę, ale może zrobię krótkie wprowadzenie. Szanowni Państwo, patrząc na serwis karnala, to bardzo istotne są malunki. Bardzo istotną, wielką wagę przykłada w szkole górniczej karnal właśnie do rysunków. Bo przecież sam, będąc autorem map, różnych planów, wiedział, jak ważna jest to umiejętność. Osa jest nie tylko malarką, graficzką, rzeźbiarką, ale również pedagogiem, jest również nauczycielem. I kształci młodych ludzi, żeby właśnie te umiejętności plastyczne były jak najlepsze. Powiem krótko, Ania ma niebywały już dorobek i przyznam się, że wiele, wiele fantazji artystycznych, ale też ma na swoim koncie wiele głów. Nie na sumieniu, proszę Państwa. Wiele głów, które są w różnych miejscach rozstawione, są również u burmistrza w gabinecie. Także, Szanowni Państwo, jak Państwo widzą takie głowy wypalone, ceramiczne, to to są właśnie dzieła Anny Osadnik, Osy. Osa, czy mogę prosić o kolejny wiersz, kolejny sonet? Będzie to sonet zatytułowany Wystawa w Muzeum. Chciałam bardzo podziękować za miłe słowa wstępu. Trwam wzruszeniu, postaram się przeczytać, już głos mi nie drżał. Wystawa w Muzeum. Podziw wzbudzają cacka herbaciany. W tarnowskich górach na rynku muzeum niosą swą pomoc, gdyby człowiek nie mógł fantazją frunąć w czasy zapomniane. Jakże to ręka zdolnego artysty drobnym pędzelkiem przeniosła pejzaże na filiżanki, które potem w darze karnal otrzymał, a teraz my wszyscy. Na krótko wprawdzie, bo wiem tam posługit, ale jak widać nie dla porcelany, stoi na brzegu czasu rwącej strugi. Ileż przetrwała gorzkich łez przelanych i krwi, gdy zawiódł roztropności budzik. Trwa niemy świadek łyczków herbacianych. Kolejny sonet. Szanowni Państwo, może powiem, jeszcze zanim powiem, kogo poprosimy o przeczytanie, to powiem, że Rudolf von Karnal sprowadził do Tarnowskich Gór swoich rodziców. I myślę, że gdyby w tym czasie działał w Tarnowskich Górach Uniwersytet III wieku, czy poprawnie Stowarzyszenie Tarnogórskie Uniwersytet III wieku, to ci rodzice na pewno byliby w tym stowarzyszeniu. Bo charyzmatyczna, energiczna Magdalena Latacz zrobiłaby tak, że po prostu ci ludzie by tam należeli. Nie mogłoby być inaczej. To za mną są w ogóle ludzie tak niebywale energetyczni i pełni pasji i w ogóle to, że znaleźli czas dzisiaj się z nami spotkać, to jest niesamowite. Także kolejna Magdalena Latacz, którą poprosimy o przeczytanie sonetu. Tutaj zapraszam. Też dziękuję za te miłe słowa. Myślę, że tak jest. Dymek z komina nad domem karnala. Ten domek w Sewmisie to domek faktycznie dla krasnoludków. Prześliczny jest, czyż nie? Taka dygresja, że całość zmiewana. Dom nadal stoi, ale dym już nie ten.
A krasnoludki, wiadomo, bajeczka. Każdy z nich pragnie w takim domku mieszkać. Myśli się plączą, czas rządzi człowiekiem. Co tu jest wielkie, a co jest ulotne, kiedy spojrzeniem filiżanki dotkniesz? Co jest bajeczką, a jakie są fakty? Nic nie trwa wiecznie, ani też samotnie. Realia z fikcją wywołują zachwyt. Łącząc zjawiska, byt robi się łatwy. Dziękujemy Pani Prezes. A Szanowni Państwo, na filiżankach mamy pamiątki pogórnicze, górnictwo tak naprawdę. W związku z tym, że Tarnowskie Góry są już od jakiegoś czasu na liście światowego, dziedzictwa, w związku z tym nie ma co prawda z nami Zbyszka Pawlaka, ale wydelegował Jurka Cieśnińskiego, którego poprosimy o przeczytanie, bo Szanowni Państwo, to nam się tak pięknie komponuje, te filiżanki, te ślady właśnie pogórnicze, które pozostały na filiżankach, a których już nie ma, i zostało coś, co właściwie jest kruche, delikatne, a ten przemysł ciężki niestety nie pozostał. Nie ma tylu tych kopań, śladów, które na filiżankach widzimy. Zatem jeszcze zanim jeszcze przekażę Jurku mikrofon, to chciałbym wspomnieć, że kiedy serwis przyjechał do Tarnowskich Gór, wówczas chyba jedną z pierwszych osób, które przybiegły, to był właśnie Zbyszek Pawlak. I mówi tak, Beata, bardzo cię proszę, otwórz tę skrzynię. Bo to było wszystko pięknie zapakowane, otwarliśmy. Proszę Państwa, te emocje, te łzy w oczach, które zobaczyłam u Zbyszka Pawlaka. I mówi, to jest kolejny moment emocji. Był moment emocji związany z UNESCO, teraz kolejne emocje związane z serwisem. Cieszę się, bo jak powiedziałam, serwis Karnala, który budzi tak wiele emocji. Jurku, bardzo proszę. Spacer z Karnale. Wiosna. Za oknem pogoda dość marna. Śnieżynka pląsa w atmosferze pluchy. Tylko herbata dodaje otuchy. Ktoś puka? Toż to pan Rudolf von Karnal. W Tarnowskich Górach znów mam zawrót głowy. Proszę, pan siądzie. Nie. Co? Iść na spacer? Na dworze chłodno, więc niechętnie raczej. Na inny spacer, ten porcelanowy. Na filiżankach, dzbankach oraz misie. Architektura w historii zarysie namalowana miasto moje całe. Czy jest to prawda, albo zdaje mi się? Przetarłem oczy, zrozumiałem z żalem. Ważąc herbatę z rumem, poszalałem. Przeżywaliśmy wspaniałe miesiące, goszcząc ten piękny serwis w Tarnowskich Górach. Pielgrzymowało do niego bardzo dużo tarnoburzan, nie tylko tarnoburzan, w różnym wieku, również uczniowie szkół, co bardzo mnie cieszy. Jeżeli mogę taką małą jeszcze prywatę dodać, związaną z tym, kilka lat temu, to już było chyba w Montesie, przeczytałem artykuł pana Mieczysława Filaka o jednej z filiżanek. To jest ta filiżanka, która jest przy tym sonecie, który czytałem. I z bardzo dużą radością wtedy zorientowałem się, że jest to miejsce, obok którego mieszkam całe życie. Jestem tarnogórzaninem od urodzenia, albo tak w odległości może 150 metrów ode mnie ten serwis wyjedzie, ale on tutaj jest cały czas z nami. Dziękuję. No właśnie, serwis zostanie w naszych sercach z pewnością. Kolejna osoba, która przeczyta sonet zatytułowany Filiżanka z kopalnią Fryderyk, to przedstawiciel przemysłu.
firmy Bazaltek, współzałożyciel firmy Bazaltek, teraz ta firma nieco się inaczej nazywa, ale myślę, że jeżeli mówimy o przemyśle, to dobrze, że łączymy ludzi zaangażowanych właśnie w przemysł, którzy mogą też tutaj dodać swoje emocje. Dlatego dzisiaj pan Zbyszek Walas, poprosimy go o przeczytanie, już na emeryturze, ale też wiem, że ciągle zaangażowany, ciągle pomaga przemysłowcom. Ja myślę, że będzie również takim naszym przyjacielem, naszego muzeum. Filiżanka z kopalnią Fryderyk. Na filiżance widok Friedrichs Grube, nie bez kozery pisana Niemczyzna, bo kto w historii choć trochę się wyzna, wie, że się Polak z Niemcem dzielił trudem. A przede wszystkim Goethego wizyta, tutaj poeta wszedł w kopalni czeluść, bez lęku, który towarzyszy wielu. On wszedł tak łatwo, jak się jego czyta. Serwis Karnala, poezja Goethego, coś w tarnogórskiej historii się łączy, wyrasta z uczuć genetycznych pnączy. Niech dobre duchy pozytywy szczegą, praca i twórczość są źródła jednego. Nie wolno biegu pożytku zakończyć. Szanowni Państwo, Rudolf von Karnal był ewangelikiem. Dlatego do kolejnego Karnala, sonetu karnalowego poprosiłam pastora z naszej parafii. Poprosiłam pastora o... To spróbuję na razie bez. Poprosiliśmy pastora o przeczytanie. Dodam i przypomnę, że ojciec Rudolfa von Karnala został pochowany na cmentarzu ewangelickim. Dzisiaj tego cmentarza już nie mamy. Przypomnę, że ten cmentarz znajdował się przy ulicy Piłsudskiego, pomiędzy liceum imienia Staszica a halą targową. To tak dla przypomnienia, bo myślę, że tutaj jesteśmy... W zasadzie sięgał do połowy ulicy. Do połowy ulicy, prawda? Także, szanowni Państwo, tylko dla przypomnienia, chociaż myślę, że w tym naszym tutaj gronie raczej wiemy, w którym miejscu się znajdował. Dlatego też poprosiłam właśnie księdza Sebastiana Mędroka o przeczytanie kolejnego sonetu, bo przecież dzieci, które się rodziły Rudolfa von Karnala, też były czczone właśnie w tej parafii karnagórskiej. Bardzo proszę. Karnalowe plotkarki. Ucha w filiżankach, nie uszy ucha, bo wcale nie są zmysłu narządami, lecz to wy siedząc przy herbacie zamilkł, więc porcelana sporo się nasłucha. Plotki, ploteczki, wypuszczane łatwo, czasem poważne sprawy, bądźmy szczerzy, lecz więcej takich, że nie chce się wierzyć, od tego ludzkie ucho by oklapło. A czy wie pani, w boku się odnalazł, serwis własności ponoć von Karnala. Mówiła pańcia, a druga odpowie. Lecz ja go nie znam, czyż przyjechał z dala. Z bokum ten serwis, myślałam, że człowiek. Dobrze, że ucha nie sterczą przy głowie. Kolejna postać. Przyznam się, że kiedy pół roku temu otwieraliśmy wystawę, to pojawił się człowiek, który właściwie jak zobaczyłam w przebraniu, to mówię, jakby się pojawił duch Rudolfa von Karnala. Jak Państwo zobaczą na zdjęciach, to jest pewne podobieństwo. Dlatego nie mogłam tutaj, żeby razem z nami nie pojawił się Damian Stadler
zastępca naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w naszym tarnopolskim Urzędzie Miejskim. I Damianie, dla mnie jesteś jednak pewną, powiem, kopią, ale podobną. Reinkarnacją. Czy mogę prosić również ciebie? Prosimy o przeczytanie Damiana kolejnego sonetu. Myślę, że to miło być porównany do takiego człowieka. Kraina mleka i kruszcu. W środku mlecznika biel, która niedawno była zielenią tarnogórskich pastwisk. Matczyne dobro, wiejskie mleka łaski, co dla Bawarki znaczą, łatwo zgadnąć. Na ścianie dzbanka w kopalnianym dole górnicy drążą w skale za galmanem. Nie znajdą miodu, choć świeci kaganek. Szkoda. Miód z mlekiem jest szczęścia symbolem. Dzbanek jak śląska najczystsza esencja. Skojarzenia błyskiem tę prawdę prześwieca. Że obiecaną ziemię przypomina. Jedną różnicę trzeba wziąć do serca. Że przychodząca to z ojca na syna kruszcem i mlekiem płynąca kraina. I kolejna artystyczna dusza w naszym mieście. Powiem, że jej rękodzieła właściwie zawsze zawierają motywy tarnogórskie. Ona w tych swoich dziełach właściwie zawiera, nie wiem jak, też przekazuje swoje emocje i one są takie nasze, tarnogórskie. Zatem, szanowni państwo, taką osobą, która potrafi w różnych przedmiotach, wydaje się martwych, ale również zawrzeć te nasze cudowne tarnowskie góry, jest Beatka Hetmańczyk. Proszę ci, moja imienniczko, o przeczytanie kolejnego sonetu. Odczytam karnalową refleksję. W kunszcie zestawu herbacianych naczyń, gdzieś pląsających ozdobnych złocenia, spostrzegam promień karnala spojrzenia. On tam zaklęty przez historię patrzy. Minęły lata, co ja mówię, wieki. Nic się nie stłukło, a nawet nie pękło. Ileż zawieruch przetrwało to piękno, nie uroniło niejednej zalety. Jeżeli karnal tak dbał o górnictwo, tak jak o istnienie filiżanek kruchych, mogła się Śląska rozwijać pomyślność. Niechaj refleksja budzi nasze ruchy. Idziemy tym śladem, by po nas na przyszłość coś pozostało. Nie straszne złe duchy. Kolejna osoba to człowiek orkiestra. Dosłownie w przenośni, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach, współtwórca marki, prezes firmy Cafe Silesia, Drewny Cafe, ale ten sonet, który został dobrany, on ma tam takie, pewną taką analogię, myślę, że analogię do kawy, którą ludzie pijają. Dlatego, że bardzo często chcemy się napić, jak bardzo jesteśmy spragnieni czegoś bardzo szybko. A chcąc napić się szybko, czy to kawy, czy herbaty, w przypadku serwisu Karnala, który jest serwisem herbacianym, ale jak na przykład kawy serwowanej w tym kafeju, to co można? No zaraz się państwo dowiedzą. Olek Kynik, bardzo prosimy. Zagrożenia na serwisie.
Kapiąca woda w chodnikach podziemnych górniczej braci przekleństwo odwieczne. Bez niej byłoby w kopalni bezpieczni w niepoliczalnym ciągu dniówek ciemnych. Ta na powierzchni życiodajną zwaną drzewą i zbożą moc życia dającą, lecz nie w kopalni, gdzie z górników drwiąca zalewa oczy pomieszane z potem. Na filiżance niewinny pejzażyk niewiele mówi o wody potędze, gdy ją unoszą delikatnie ręce. Cóż się tu z wodą herbacianą zdarzy? Może łapczywym brzegi ust poparzyć. Tyle jest groźna woda tu, nic więcej. Podziękować za zaproszenie pani dyrektor. Wszyscy dostaliśmy tutaj piękne wizytówki, dostajemy na bieżąco. Natomiast ja się czuję tu jako reprezentant tarnogórskich przedsiębiorców i przemysłowców i bardzo ważne w naszej historii i w ogóle też w tej uroczystości związanej z finisarzem wystawy Kanale jest połączenie przemysłu i sztuki, wysokiej sztuki, wysokiej kultury. I to jest tak naprawdę znowu rzecz, w której Tarnowskie Góry są pierwsze i której pokazują, gdzie powinniśmy jako społeczeństwo poprzemysłowe, w którym kierunku powinniśmy dążyć, że biznes, który stworzył też i przemysł, który stworzył piękną sztukę, może budować też nasz naprawdę bardzo fajny Górny Śląsk. Bardzo dziękuję. I kolejna osoba, która też jest związana z muzyką. Dzisiaj, szanowni państwo, o godzinie 16 śpiewaliśmy Tarnogórski Dzwoneczek i kolejna osoba to Adam Szaliga, dyrygent dwóch chórów, bo i chóru Nowowiejskiego i chóru Kansona, ale dzisiaj się dowiedziałam, że jeszcze jednego chóru. Również człowiek, który praktycznie rozśpiewuje nasze Tarnowskie Góry i przypominam, że jeżeli Tarnogórski Dzwoneczek jest hymnem górniczym, dzięki tutaj chórowi Kansona mogliśmy przypomnieć, mogliśmy śpiewać, żeby tam właśnie ta pieśń była w naszych głowach i brzmiała, żebyśmy z tą pieśnią również dzisiaj z muzeum wyszli. Panie Adamie, bardzo proszę i prosimy o kolejny sąd. Państwa, którzy mieli okazję posłuchać projekcji o wywiadu z panem profesorem, padło tam pytanie o ulubioną filiżankę i odpowiedź pana profesora była, że jest to filiżanka z... No i kolejny sonet będzie właśnie poświęcony, będzie impresją na temat domu Herba. Serwis wczoraj i dziś. Tu dom uroczy w objęciach ogrodu, gdzie karnał mieszkał, serwisu właściciel. Tam żywcem wzięte codzienne oblicze wydobywania podziemnych zasobów. Szyb oraz płuczka, alfa i omega, ciągu zdobycia cennej rudy cynku. Następnie kilka fabrycznych budynków, w których się proszek cementowy spiekał. Dawno minęła era karnalowa. Jedno pytanie ciśnie się na język. Gdyby powstała dziś kolekcja nowa, jakby się musiał artysta wytężyć, chcąc na serwisie miasto namalować, żeby pokazać tarnogórskie więzy. Państwo, pamiętam jak, bo tak tutaj podkreślałam, że tutaj dwunastka, wspaniała dwunastka Tarnogórzan, może jeżeli nie wszyscy są z zamieszkania Tarnogórzanami, to związani z Tarnowskimi Górami przez swoją pracę. Nie pamiętam jak kiedyś na jakimś przyjęciu tutaj było spotkanie, ja powiedziałam, że witam wszystkich Tarnogórzan, ale gdzieś z końca sali usłyszałam nie tylko Tarnogórzan. Powiedziałam, że się bardzo cieszę, że są również osoby nie z Tarnowskich Gór, ale z powiatu tarnogórskiego, panie doktorze.
to właśnie tutaj już robię wprowadzenie. Łukasz Zimno, który jest rzecznikiem prasowym Tauron Polska Energia, ale również jest człowiekiem, który propaguje śląskość i powiem tak, że propaguje śląski szlak marynatów, a chcąc nawiązać do serwisu kardynała, chciałbym wspomnieć o tym, że przecież na te kopalnie, które możemy zobaczyć na Filiżankach, to należały przecież do ludzi bardzo zamożnych, między innymi do Donesmarków, ale ludzi właśnie bardzo majętnych, do Winklera, do Grundmana, także to byli ludzie bardzo zamożni, bardzo bogaci. Zatem, panie doktorze, bardzo proszę o przeczytanie kolejnego sonetu. Nie wiem, czy państwo wiecie, natomiast Taurun jest integralnie związany z Karnalem. Jeśli państwo chcecie dowodu, to we Wrocławiu nasza siedziba Taurun Dystrybucja mieści się w historycznym budynku, w którym był Wyższy Urząd Górniczy, więc myślę, że niewielu z państwa może powiedzieć, że tak integralnie silnie jest związany z Karnalem, jak właśnie my. Jeszcze chciałem państwu tylko powiedzieć, ja przedstawiam sonet pod tytułem Widmo Karnala. Pozwoliłem sobie zadać pani dyrektor pytanie, dlaczego akurat ten powiedział, że jakoś tak istotowo jestem związany. Więc postaram się przebrać w rzeczone widmo. Może to nie był taki dobry pomysł. Widmo Karnala. Noc. Sunę rynkiem, spotykam człowieka, ubrany jakby z maskarady wraca. On mnie pozdrawia, z pytaniem się zwraca. Tu teraz widzę, jest tylko apteka. Owszem, apteka, pan chory? Pan blednie? Nie, wiem, że była tu też szkoła dawniej. Słucham, co mówi, czy ja śnię na jawie? To duch karnała. Wystraszony biegnę. Właściwie czemu bać się inżyniera? Umarł? Lecz żadna go nie hańbi ryca. Przeszłość przemija, ale nie umiera. Niepamięć pewne zdarzenia wycisza. Pełen mądrości człowiek staje nieraz. Pusty jak dzbanek z serwisu lub misa. Panie Łukaszu, ja może powiem, że może właśnie pan tymi szlakami chodzi, że pan właśnie różne takie postaci spotyka. Może to tak jest, dlatego taka analogia. Ale szanowni państwo, już ostatni sonet. I ostatni sonet, który odczyta burmistrz naszego miasta, Arkadiusz Czech. Szanowni państwo, chciałam podziękować za to, że objął patronatem, honorowym patronatem tą właśnie wystawę serwisu Karnala, że dzięki niemu właśnie mamy ten tomik wierszy, który trzymamy w ręku, że jest wydrukowany, bo to jest również wielka pamiątka. Ja powiem państwu, że tam w tamtej sali historycznej wisi portret przedstawiający Antona Klausa, burmistrza, który w tym czasie, kiedy Rudolf von Karnal opuszczał Tarnowskie Góry, wtedy zarządzał miastem. Wtedy serwis kardynała po raz pierwszy opuszczał Tarnowskie Góry. Teraz, kiedy opuszcza po raz kolejny, to właśnie miastem zarządza burmistrz Arkadiusz Czech. I tak jak powiedziałam, dziękuję za wsparcie, za to, że przychylnym okiem patrzy tutaj na nasze działania kulturalne. Panie burmistrzu, ostatni z sonetów, który jest takim chyba najbardziej tkliwym, bo pożegnanie. Bardzo proszę. Już nie, że dzieła. Szanowni państwo, dzięki temu, że pan Łukasz Zimnok wspomniał, że siedziba Tauronu mieści się w takich budynkach z Karnalem związanych, to w zasadzie przyszedł do głowy pewien pomysł. Z pewnością Muzeum w Bochum serwisu Karnala w żaden sposób nam nie odsprzeda, a gdyby nawet chciało, to sobie tej astronomicznej sumy nie jestem w stanie wyobrazić i chyba tak się wszyscy razem zgodzimy, nas dzisiaj na to jeszcze nie byłoby stać. Ale kiedyś z panią dyrektor rozmawiałem, a może jakaś kopia. Jak dzisiaj spojrzałem na wystawione tutaj nowy serwis, nie Karnala, ale nowy serwis,
pani Beaty Hetmańczyk, wiele przecież to jest możliwe. Zobaczmy ten jakość może fajansu, nie zobacz, fajansu jest porcelana, to troszkę będzie, no troszkę złoceń. Później dobra kopia, w dziedzinie, w czasach informatyzacji taka kopia to już chyba nie jest wielka sprawa. Mamy nowe stanowiska zrana, Piotrowski Góra, ale państwo wiecie, ja to jestem taki człowiek, który trochę tego węża w kieszeni ma, ci, którzy odwiedzają, wiedzą czasami, że trzy razy powiem nie, zanim raz powiem tak. Może tak, panie Łukaszu, spróbujemy tego na baczność, znaczy czuję się już jakby powołany. My z panem Łukaszem od wielu lat współpracujemy w różnych tematach, Betanowski był bardzo wiele. Pan Łukasz również nam pomógł działać. Myślę, że ten temat spróbujemy tak po cichutku i zobaczymy, co z niego będzie. Ja przepraszam, ja chciałem tylko sprostować. U pana burmistrza nic nie dzieje się ani powolutku, ani po cichutku. Niech będzie, nie będę się wspierał w tej kwestii. Teraz będzie, ale nie za głośno. Bo rzeczywiście ostatnich z tych sonetów no, w takim tonie pożegnalnym trzeba potraktować. Nosi tytuł Żegnaj w serwisie. Gablota pusta. Tylko przed oczyma fantazja kreśli nieobecne kształty. Tyle w estecie sens piękna jest warty. Jak nam się uda tęsknotę wytrzymać? Serwis karnala, krucha ceramika, a życie twarde na gwarku w korzeniach. Niech nic nie przejdzie w sfery zapomnienia, nie może wątek przeszłości zanikać. Cóż, Pantarei, stwierdzenie zbyt tanie. Choć człowiek się cieszy z ekspozycji czaru, z oczu łzy płyną strugą na rozstanie, niech wyparują. I jak chmura żalu do boku płyną, pamięć pozostanie po statku naczyń oraz pokazanie. Szanowni Państwo, wszystkie sonety już odczytano. Zatem chcę Państwu bardzo podziękować za dzisiejszy wspólny wieczór tutaj w naszym muzeum. Zaprosić Państwa jeszcze na to ostatnie rzucenie okiem na serwis Karnala. Miejmy nadzieję, że kiedyś się z nim spotkamy, a może to, co dzisiaj już padły słowa, że być może rzeczywiście ta replika powstanie. Beatki Hetmańczyk dzieło można podziwiać przy wejściu, także proszę zwrócić uwagę, bo rzeczywiście zainspirowała się, to też jest przykład właśnie tej inspiracji Karnalem. Także Szanowni Państwo, zobaczcie i ten karnalowy, i ten hetmańczykowy serwis. Karnalowy serwis. Także bardzo dziękujemy za tę Twoją również inwencję. I Szanowni Państwo, musicie jeszcze raz koniecznie. Zobaczcie, uwolnijcie się. Nie wstydźcie się tego. Naprawdę, nie ma czego. Bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję ślicznie. Chciałam podziękować za wszystko pani dyrektor. I otrzeć jej łzy. Filiżaneczką, którą dla niej namalowałam. Jest w pudełeczku też przeze mnie zrobionym, natomiast filiżaneczka jest wyłącznie dla pani. Jak pani będzie piła sobie kawkę, to będzie pani wspominała tego Karnala i może te łzy takie cacuszka właśnie w wykonaniu Beaty Hetmańczyk. Proszę Państwa, jak one mają nasze serca nie łamać i nie kruszyć, więc Beato, takie rzeczy nam są potrzebne właśnie w naszym Tarnowskich Górach, takie cudowne. Ja do tego serwisu przygotowywałam się przez 2 lata. Technicznie, bo to jest po prostu zupełnie inne malarstwo niż do którego jestem przyzwyczajona. Maluję akwarele, maluję pastele. Nie malowałam na porcelanie. Nie mogę powiedzieć kto, ale złożył u mnie zamówienie na ten pierwszy, że tak powiem, pierwsze moje wypociny na ceramice.
i on jeszcze dobrze nie ostudził się i on już był sprzedany. To jest ten właśnie serwis. On jest jeden, jedyny, pierwszy. Ale dwa lata mój znajomy czekał na niego z utęsknieniem, a pani Beata po prostu mnie do tego bardziej zmobilizowała, bo może by to trwało jeszcze następne dwa lata, zanim ja bym podjęła się po prostu tego namalowania tego serwisu. Także bardzo pani dziękuję, że wreszcie, no, wreszcie zrobiłam ten krok i zrobiłam coś takiego. Dziękuję bardzo. A tak na zakończenie chciałem podziękować wszystkim za cierpliwość, a przede wszystkim wszystkim czytającym za cudowną recytację. Podziękować przede wszystkim Beata tobie, żebyś i prosić, żebyś tak zawsze wpływała na mnie czarodziejsko, jak była, bo to już jest kolejna rzecz. To, że jesteś czarownicą, to jest inna sprawa, a to, że ładnie czarujesz, to jest zupełnie inna rzecz. Tutaj dodam jeszcze, że no oczywiście czytając teraz, widzę, że tutaj jest jeden byk, bo jest nieprzestawiony wyraz. W zagrożeniach na serwisie. Ale to jest wina mojego laptopa, bo nie wiem, co się dzieje, on po prostu no nie zapisuje czasami mojej korekty. Jeżeli sprawdzę to, że u mnie w tym jest, w laptopie jest to, co ma być, a przesłane zostało nie to, co trzeba, to momentalnie z pierwszego piętra mojego domu zrzucę go na chodnik. Także jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję oczywiście panu burmistrzowi za to, że tę książeczkę zezwolił wydrukować. Bo to jest, no dla mnie to jest kolejna jakaś tam przygoda z literaturą. Tutaj kiedyś, Arku, jak było takie spotkanie i ja prezentowałem te swoje głupoty, takie te o Tarnowskich Górach, to stary się powiedział, że to musi być wydrukowane. I od tej pory, co bym sobie nie wymyślił, to się drukuje. czasami jest ci nie w smak moja uwaga, ale uwaga taka zawsze jest, drukujemy. A jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, jak wiecie państwo, wychodzili na wisi plakat naszą nową inicjatywą, nową naszą inicjatywą, czyli moją, Michała Malickiego i Marka Klementowskiego. Zapraszam, proszę przeczytać ewentualnie i szukać na Facebooku. To tak, korzystam tylko z okazji. Dziękuję serdecznie.